Cześć z tej strony, witam Was serdecznie w dzisiejszym poradniku do Terrarii 1.4. Dzisiaj, tak jak i w przypadku wróżek, zajmiemy się małymi i dość niepozornymi stworzeniami, które podobnie zresztą do nich mogą przysłużyć się graczowi, jednak w przypadku gnomów, o których będzie dzisiaj mowa, nie jest to aż tak oczywiste. Gnomy są stworzeniami mieszkającymi w wielkich drzewach i jest to w sumie jedyne miejsce, w którym można je spotkać. Są przy tym klasyfikowane jako stworzenie rzadkie, więc nie zdziwcie się, jeśli nie zawsze uda Wam się na nie trafić. Jednocześnie gnomy prezentują sobą bardzo niecodzienne zachowanie, a mianowicie, gdy gnom opuści swoje drzewo, wyjdzie na świat, gdzie dotknął go promienie słońca, najzwyczajniej zamieni się on w kamień i stanie się krasnalem ogrodowym. Gdzie więc tu miejsce dla jego pożyteczności, o której wspomniałem? Otóż, gdy postać gracza znajdować się będzie w pobliżu takiego krasnala ogrodowego, otrzyma ona bonus do szczęścia, dzięki któremu między innymi zwiększy się nasza szansa na zdobycie niektórych rzadkich przedmiotów, pojawienia się NPC-ów takich jak Traveling lub Skeleton Merchant, zrespienia się rzadkich przeciwników pokroju Pinkiego lub Ice Golema. Pamiętajcie zatem, że nie warto ich atakować, aby mogły spokojnie opuścić swoje drzewa w poszukiwaniu przygód. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem rozwiałem Wasze wątpliwości związane z gnomami, a na dzisiaj ode mnie to wszystko, do usłyszenia, hej hej!